Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu Fundacji Się Pomaga oraz projektu Poland Helps. Dzisiaj jest piątek, 20 stycznia 2023 roku. Znajdujemy się w Poznaniu w magazynie, który został udostępniony Fundacji Się Pomaga i to tutaj właśnie przygotowywane są wszystkie towary, pomoc humanitarna dla Ukrainy, która z Polski trafia za naszym pośrednictwem tam, gdzie jest potrzebna pomoc. I chciałem Państwu podziękować za współpracę, za pomoc, za zaufanie i pokazać w tej chwili na podróż na Ukrainę. Oczekuję tutaj w tym magazynie 50 generatorów, to jest na każdej palecie jest 12 generatorów, więc mamy takie 4 palety. Raz, dwa, nie wiem czy będzie to widać tam u góry, jeszcze są dwie, czyli 4 i jedna pół paleta, na której jeszcze są 2 generatory. Mamy tutaj również konwektory 12 V na 230 V. Mamy tam gdzieś też również przygotowane do podróży wykrywacze metali, które w tych warunkach wojny służą do rozminowywania terenów odzyskanych, terenów, które były okupowane przez Rosjan i tam w tej chwili są setki tysięcy min. Jeszcze raz dziękujemy Wam za zaufanie. To jeden z naszych magazynów. Oto generatory. A dokładnie 192 generatory czekają na dystrybucję. Już w Charkowie zostały przetransportowane przez nas na wschodnią Ukrainę. Jeszcze raz dziękuję za pomoc, dziękuję za zaufanie i razem do zwycięstwa. Доброго ранку. Ми знаходимося у Харкові. Сьогодні 21 січня 2023 року. На цьому складі у нас є велика кількість, а саме 192 генератори, які доправлені до Харкова завдяки роботі польського фонду Poland Helps та Się Pomaga. Як бачимо, це чудові якісні генератори європейського виробництва. Це дуже необхідне знаряддя зараз у нас в умовах постійних блекаутів, які визвані атаками Росії на нашу енергетичну інфраструктуру. На складі є вся необхідна техніка і люди для швидкого відвантаження цих чудових генераторів туди, де це найбільш потрібно. До пунктів незламності, лікарень і таке інше. Дякуємо нашим польським братам, дякуємо фонду Poland Helps. Разом до перемоги. Слава Україні!